Tak. O, to ciężko się zmieścić. Wreszcie dotarliśmy na kemping we Wrocławiu, który znajduje się na Stadionie Olimpijskim. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy byśmy tego kempingu prawdopodobnie nie wybrali na taki wyjazd wypoczynkowy, chociażby dlatego, że ma bardzo złe opinie w internecie. Natomiast powiem wam, że pierwsze wrażenie w chwili przyjazdu jest naprawdę ekstra. Regularnie rozmieszczone są punkty przyłącza prądu, jak również punkty przyłącza wody. Trawa bardzo ładna, gęsta. Jak na tą porę roku, trzeba przyznać, że w miarę zadbana. W otwartych częściach kempingu są dostępne zlewy, w których również można pobierać wodę, jak również coś tam umyć. No powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Dodatkowo główna droga na kempingu jest również utwardzona, w związku z tym tutaj nie ma opcji się zakopać w jakimś błocie. Taka ekokratka, po której naprawdę bardzo wygodnie samochodem się jeździ. Z kempingu od razu widać jakieś boiska piłkarskie, z tym, że to są boiska boczne. Boisko główne jest prawdopodobnie tam, gdzie jest to oświetlenie. Tam dalej jest strzelnica, na której będziemy mieli zawody pojutrze. Lokalizacja jest wspaniała, bo jest bardzo blisko wszędzie. I przede wszystkim jest blisko strzelnicy, na której będziemy strzelać, więc dla nas jest to mega wygoda. Bardzo miła obsługa, zresztą mi się bardzo spodobało podejście pana tutaj do naszej rodziny. Płaci się przy wyjeździe, a nie przy wjeździe. Opłata jest za naszą całą rodzinę 122 zł z prądem, więc też cena nie jest wygórowana jak na taką lokalizację. Przy czym opłata za pierwszą dobę jest plus 10 zł, czyli 10 zł się płaci jakby z góry za przyjazd, plus te 122 zł wyliczone za każdą dobę. Słuchajcie, jest no początek października, natomiast drzewa i zieleń tutaj wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie, jest po prostu i bardzo zielono. Co więcej, pole kempingowe jest w miarę czyste, nie ma tutaj pełno liści, albo ktoś te liście wygrabił i prawdopodobnie tak właśnie było, bo już niektóre drzewa opustoszały z liści. Niemniej jednak pole kempingowe jest czyste. Opinie w internecie były bardzo negatywne, natomiast pierwsze wrażenie jest takie, że naprawdę jeżeli będzie ładna pogoda, to zostaniemy tutaj dłużej niż planowaliśmy. Te słupki od prądu, one są prawdopodobnie nowe, bo jeszcze tutaj w ogóle nie wyblakły. Po jednej stronie mamy zwykłe, standardowe wtyki. Po drugiej stronie mamy euro. Tak. To nie są wtyki euro, to jest siła. Nie wiem, do jakich kempingów przeznaczona jest siła, ale można tutaj podłączyć naprawdę wiele. Zobaczcie, tak wygląda tutaj toaleta. Nie jest może taka świeża, bo widać, że to drewno już ma parę lat. Niemniej jednak w środku jest naprawdę czysto. I duży zapas papieru toaletowego, co się nigdzie nie zdarza. Nie wiem jak wy, ale ja mam jakąś taką specjalną zdolność przyciągania tego rodzaju materiału. I nie wiem, zawsze mój tyłek ma kontakt z tym. Zawsze jak odwrócony stoję tyłem, to zawsze to się lubi tak... Lubi się tak to do mnie przykleić. Niemniej jednak trzeba przyznać, to jest naprawdę fajnie, jest naprawdę czysto. Przyjeżdżam do Wrocławia raz, może dwa razy w roku. Przy czym większość razy to są właśnie zawody strzeleckie, które tu się odbywają. To są tak zwane zawody o trofeum Złotego Niedźwiadka. Kosze na śmieci nie usypują się dookoła, tylko stoją puste, więc można bez problemu coś tam do nich wrzucić. Widać, że ta zieleń jest zadbana. Zawsze musimy mieć jakiegoś pecha lekkiego, więc tym razem uszkodzona dętka jest od roweru. Nie wiadomo, czy jest uszkodzona tylko dętka, no to będzie trzeba zdejmować
kółko, aczkolwiek jest dobrze, bo jest na tym na motylku, w związku z tym zdjęcie tego nie powinno być trudne. Tak więc dużo oświetlenia właśnie na polu jest dzięki tym boiskom. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, na kempingu jest praktycznie kompletnie ciemno. Siemka, bo jeżeli wyłączymy oświetlenie na boiskach, to niestety, ale na kempingu również będzie chyba ciemno. No zobaczymy. No i mamy październikowy, chłodny poranek. Było tyle rosy na naszych rzeczach na zewnątrz, wszystko było praktycznie mokre. Kemping ogólnie jest cichy, ponieważ tutaj na kempingu w tej chwili tylko my chyba jesteśmy jedyni Polacy, natomiast wszyscy inni to są Niemcy. O, i jest jakiś Szwed. Do końca nie rozumiem idei stylu takiego niemieckiego wypoczynku, nie? Przyjeżdżają, rozkładają się, wyjeżdża ta antena satelitarna i od tego momentu, poza wyjściem do toalety, tych ludzi nie widać. Oni siedzą i oglądają jakąś tam telewizję. W nocy cały czas nas coś budziło. Przyjeżdżały albo tramwaje, albo jakiś pociąg. Był dosyć spory hałas. I to z dosyć sporą częstotliwością, rzędu co kilkanaście czy co kilkadziesiąt minut. Na szczęście... O, właśnie teraz jedzie, słychać. Na szczęście nie trąbi tutaj. Byliśmy na kempingu w Giżycku, gdzie po prostu było takie dzikie przejście dla pieszych. Co dwie godziny przyjeżdżał pociąg i trąbił po prostu na wysokości kempingu. W ogóle w Polsce, będąc na kempingach, wszystkie kempingi są głośne, albo większość. I trzeba po prostu być gotowym na hałas. Tam nawet jakiś namiot się uchował. Domki są w fatalnym stanie, tak więc gdybyście się mieli decydować na jakieś domki tutaj na terenie, to nie daj Boże, to jest wszystko w grzybie. Mam nadzieję, że to jest nieużytkowane, że tak wygląda, jakby nie było użytkowane i mam nadzieję, że nie jest. To jest wszystko zapleśniałe, wygląda fatalnie. Kemping jest spoko, pod warunkiem, że przyjedzie się tutaj z własną przyczepą albo z własnym namiotem, bo no, domków, które tutaj są, zdecydowanie nie polecam. Jeżeli doszłoby do sytuacji takiej, że nie wiem, połowa tego pola będzie zapchana, no to niestety, ale dostępność tej toalety będzie bardzo kiepska. Bo trzy prysznice na cały tak duży obiekt to jest zdecydowanie za mało. Tutaj po drodze, oddalony od bramy głównej, jest jeszcze jakiś taki budynek gospodarczy. Zobaczymy, co to jest. Jest pozamykane. I tu jest otwarte. O, tutaj są kolejne toalety. Tylko już w takim starszym stylu. Ale toalet jest więcej niż myśleliśmy. Natomiast już widzicie, że to... Tak więc okazuje się, że tylko część tych toalet zostało odnowionych, a część jest starych i one dalej funkcjonują. Natomiast widzieliście, jak to w środku wygląda. A tutaj mamy jeden z chyba z odremontowanych domków, bo tamte były jakieś takie stare. Tamte były stare, a tutaj jest domek, który już miał chyba nowe pokrycie dachowe. Jest odmalowane, więc tak jakby ktoś go odremontował. Zobaczymy, jak on wygląda. No i jakaś taka lepszej jakości podłoga. Więc prawdopodobnie jednak te domki są wynajmowane w sezonie. Zresztą można się w recepcji spytać. Ten nocny hałas nie generują pociągi. Ten nocny hałas generują tramwaje, które na dodatek się tutaj zatrzymują przy samym kempingu. Coraz rzadziej spotykane. Tak więc może i warto uwierzchnienia. Podobno azbest jest bardzo niezdrowy. Udowodniono to, że powoduje raka płuc. No tutaj dalej jest. A tutaj mamy domek, na który się przewróciło prawdopodobnie drzewo. Bo cały dach jest połamany. No i tutaj mamy szlaban wejściowy. Oraz recepcję. Recepcja jest ok. Przed wjazdem na Stadion Olimpijski jest takie rondo. Tym razem jak przyjechaliśmy, było spoko, natomiast jak kiedyś była jakaś taka impreza masowa,
To te rondo było potwornie zakorkowane, nie dało się tędy przejechać. No i tutaj możemy normalnie przejechać przez tą bramę, zaparkować na terenie. Jeżeli przyjeżdżacie na kemping, wystarczy zgłosić, że jedziecie na kemping i po prostu możecie wjechać bezpłatnie i skręcić oczywiście tutaj na kemping. Jeżeli chcecie wjechać na teren, możecie śmiało zaparkować, tylko że jest jakaś opłata za wjazd. Można zapłacić za wjazd, wjechać na teren i gdzieś bliżej zaparkować. Może podejdziemy, zobaczymy schemat usytuowania, jakie tu są obiekty.